Cześć, cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku domowego miningu. W dzisiejszym materiale zaprezentuję Wam, jak kopać kryptowalutę TON. To jest BKWal, na imię Bartosz. Zapraszam serdecznie do oglądania. W ostatnich tygodniach bardzo dużo zamieszania wśród społeczności miningowej zrobiła kryptowaluta TON, która jak się okazuje daje dużo, dużo większe zwroty z 24-godzinnego kopania, 24-godzinnego urobku, niż na przykład popularna kryptowaluta Ether, która jak się domyślam, pewnie większość z Was aktualnie do dzisiaj, do dzisiaj kopie. Odnośnie samego projektu nie, projektu ekosystemu TON, to musicie wiedzieć, że twórcami całego ekosystemu są bracia Dubrow ci sami bracia, którzy historycznie stworzyli komunikator społecznościowy, darmowy i niekomercyjny tak naprawdę komunikator bazujący na chmurze obliczeniowej. Właśnie widzicie go na, na ekranie, komunikator Telegram. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ ten komunikator będziemy dzisiaj potrzebowali tak naprawdę, aby skutecznie odpalić kopanie kryptowaluty TON. Czy to będzie wersja mobilna, czy też desktopowa, tutaj możecie wybrać jedną czy drugą wersję, ale tak czy inaczej ten komunikator, ten Telegram będziemy potrzebowali właśnie po to, aby spiąć nasz portfel, adres naszego portfela z, z pólem miningowym, właśnie po to, aby skutecznie kopać kryptowalutę. Oczywiście w pewnym momencie przejdę do tego, tego komunikatora i pokażę Wam krok po kroku, jak dokładnie to wszystko razem skonfigurować. Ale zanim w ogóle przejdziemy do samego kopania, to jeszcze szybko rzućmy sobie właśnie tutaj na, na stronę MinerStat, gdzie możemy właśnie podpatrzeć sobie, jak aktualnie wygląda opłacalność kopania kryptowaluty. Ton. Oczywiście za chwilę również przejdę do, do szczegółów i zestawię to z aktualną sytuacją, jeżeli chodzi o kopanie w stosunku do kryptowaluty Ether. Ale proszę bardzo, w tym momencie na swoich ekranach widzicie zagregowane dane na stronie Miners, które pokazują gołym okiem, że tutaj tak naprawdę w przypadku kopania kryptowaluty. Ton, która bazuje na algorytmie SHA256, ten, ten sam algorytm, który właśnie jest używany w przypadku kopania kryptowaluty Bitcoin. Ale o co mi chodzi? Jeśli tutaj szybko popatrzycie sobie właśnie na te zagregowane dane, to gołym okiem widzicie, że tak naprawdę w tym momencie coś takiego jak, jak LHR, czyli blokada, blokada pewnej mocy obliczeniowej w stosunku właśnie przy kartach Nvidia nie istnieje. Nawet popatrzymy sobie tutaj teraz karta 3080 LHR zestawiona z 3080 30, bez tego ograniczenia daje i generuje taką samą moc obliczeniową i taki sam zwrot z inwestycji każdego dnia każdego dnia kopania właśnie kryptowaluty TON I czy tu weźmiemy sobie dalej 3070 LHR czy też 3060 TI LHR, to cały czas widzicie że te liczby są tutaj 1 do jednego Więc w tym wypadku kiedy kopiecie kryptowalutę TON to możecie możecie skorzystać ze 100% mocy obliczeniowej również na kartach Właśnie z LHR-em. I dla przykładu, szybko sobie weźmy nawet kartę graficzną RTX 3070, bardzo popularny model wśród górników, wśród minerów kryptowalut. I proszę bardzo, że zacznijmy sobie szybko, jak to aktualnie wygląda. Na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o tą kartę graficzną, tak jak widzicie, szacowana wartość dzienna to aktualnie 1,03 kryptowaluty ton. I kiedy sobie przeliczymy to oczywiście na, na dolara amerykańskiego, to. Tak jak widzicie, 3,46 i dopiero na ósmym miejscu mamy tutaj kryptowalutę Ether, która na dzień dzisiejszy daje 3,11. Z kolei, w przypadku, kiedy weźmiemy sobie model karty graficznej 70 z LHR, to proszę zobaczcie, tutaj ta, ta różnica jest jeszcze większa. W przypadku kopania kryptowaluty TON daje to 3,46 dolara, w przypadku Ethereum, popularnego Etheru, 2,29. Więc jest tutaj to. Bardzo znacząca różnica w przypadku kart LHR, i myślę, że warto tutaj przynajmniej część swojej mocy obliczeniowej, część kart przerzucić, właśnie dopóki też oczywiście jest to opłacalne, bo zdaję sobie sprawę, że ta trudność kopania kryptowaluty ten kryptowaluty TON w najbliższym czasie na pewno tutaj będzie wzrastała. Już zresztą gołym okiem widać, że ta trudność kopania wzrasta, ale dopóki myślę, jest to opłacalne. Warto kopać coś bardziej opłacalnego i jeżeli jesteście fanami na przykład kryptowaluty Ether, czy też lubicie zbierać Satoshi, to warto myślę, że konwertować to w ten, a nie inny sposób. Oczywiście to jest jeden z moich pomysłów na, na kopanie kryptowaluty TON. Jak zrobicie, jak tutaj to oceniacie, ten, ten, tą kryptowalutę, to sami tutaj musicie sobie yy, ten temat, ten temat ocenić. Ale, ok, nie przedłużając, ważna rzecz. W przypadku mojego kanału, tak jak prezentowałem to w innych materiałach odnośnie kopania kryptowalut, tak samo i tym razem będziemy potrzebowali oczywiście portfel, który za chwilę sobie ściągniemy, i oczywiście miner, który pozwoli nam odpalić w ogóle kopanie. W tym wypadku, w tym momencie, jak, jak nagrywam, akurat pod Windowsem, ale w późniejszej części materiału również pokażę Wam, jak skonfigurować szybko nowy flight sheet, również w, w minerze, przepraszam, również ekosystemie. OSie Hive. Ok, nie przedłużając, bo już napadę się zaczynam ponownie rozgadywać, a jak dobrze wiecie, jestem tutaj gadułą. W pierwszej kolejności przechodzimy na ton.org. Oczywiście wszystkie linki zostawię Wam w opisie, w opisie do filmu. I pierwszą rzecz, którą będziemy musieli sobie ściągnąć, to oczywiście portfel. Portfel przechodzimy do tej zakładki Get Wallet for Windows. Oczywiście ten sam, ten sam portfel będziemy potem mogli wpiąć sobie już do, do systemu Hive. Oczywiście. W pewnym momencie też również, Wam to pokażę, ale wystarczy nacisnąć get, get Wallet for Windows, ściągniecie sobie to i tak naprawdę jest to plik exe, nie trzeba tutaj niczego rozpakowywać. Niczego, niczego instalować, nie jest to, nie jest to portfel korowy nie będzie tutaj się synchronizował z blockchainem, wystarczy ten portfel ściągnąć i w tym wypadku, tak jak widzicie, ja już tutaj sobie ten portfel ściągnąłem i już jakieś tam historycznie jakieś tam coiny ukopałem, tak jak widzicie, to oczywiście na potrzeby testów, żeby pokazać Wam i wytłumaczyć, jak to wszystko odpalić. W tym momencie widzicie, że mam już 1,55 ton, ale to również Wam pokażę za chwilę, jak otrzymać i przesłać Przesłać na giełdę. Ale oczywiście, po, po ściągnięciu, kiedy wy pierwszy raz sobie ściągnęliście ten portfel, tak jak widzicie, ja również od sobie ściągnąłem drugi raz, um, kolejny plik i przejdę właśnie, właśnie tym razem z wami, jak to wszystko odpalić. Czyli odpalacie sobie portfel, create my, my wallet, czyli naciskacie sobie ten niebieski przycisk i w tym momencie tworzymy nowy portfel. Co jest ważne. Czyli 24-wyrazowa fraza, to musicie oczywiście sobie skopiować i za chwilę, kiedy, kiedy dacie sobie tę szansę, żeby wziąć ołówek, kawę, kartki papieru i to wszystko zapisać, to chwilę oczywiście Wam potrwa i tutaj bardzo sprytnie twórcy, twórcy portfela po naciśnięciu Continue sobie zdają sprawę, że jeszcze tego nie zdążyliście zapisać. To taki bardzo, bardzo fajny i śmieszny trochę feature, ale uważam, że bardzo, bardzo wartościowy. Więc dajcie sobie tą chwilę czasu, aby ten ołówek i kartka papieru się znalazła pod ręką i spiszcie dokładnie właśnie te wyrazy. Ponieważ w kolejnym kroku, kiedy już spiszecie, przejdziecie dalej, to zostaniecie poproszeni, aby uzupełnić właśnie te, te wyrazy. Dostaniecie propozycję podania trzech losowo wybranych oczywiście wyrazów i będziecie musieli dokładnie, dokładnie je podać, ale tak czy inaczej warto zabezpieczyć właśnie ten portfel właśnie też po to tą frazą SID-ową, aby w przyszłości, jeśli zmienicie na przykład komputery, odinstalujecie czy też usuniecie portfel, to zawsze będziecie mogli wrócić do tego portfela z tymi środkami, które już oczywiście ukopaliście. To tak tytułem wstępu odnośnie całej konfiguracji. Konfiguracja bardzo banalna, bardzo prosta w dwóch krokach i generalnie portfel będzie gotowy do użytku tak czy inaczej. Ja już swój portfel wcześniej założyłem. Jeśli będę chciał otrzymywać właśnie na ten portfel jakiekolwiek kolejne właśnie tutaj skopania z, z miningu, kryptowaluty. Ton, to wystarczy nacisnąć przycisk Receive, czyli otrzymaj i skopiować swój adres, adres swojego, swojego właśnie portfela. Ja od razu tu już też nacisnę, że kopiuję sobie ten adres, właśnie po to, aby w tym momencie przejść już do. Do Telegrama, do komunikatora Telegram, właśnie po to, aby pokazać wam, jak się dodaje, dodaje właśnie ten adres do całego ekosystemu, aby sieć, sieć tutaj kryptowaluty TON rozpoznała Was i wiedziała, na który portfel docelowo mają być przesłane środki. Ok, czyli przechodzimy do komunikatora Telegram i w pierwszej kolejności, co musicie zrobić, ponieważ będziemy korzystać tutaj z pula WAVES, musicie sobie znaleźć bot. O nazwie właśnie, tak jak tutaj widzicie, po lewej stronie Waze Pool bot, właśnie po to, aby dodać skutecznie wasz was adres portfela, na który będzie wysyłany cały urobek. W pierwszej kolejności, kiedy już tutaj sobie odpalicie ten bot, naciśnijcie sobie tutaj w tym miejscu start i bot poprosi właśnie was, po to, abyście mogli dodać właśnie swój adres. Wystarczy tak na naprawdę napisać slash start, tak jak tutaj widzicie, w tym miejscu. W kolejnym kroku po prostu wklejcie swój adres portfela, tak jak tutaj widzicie. W tym momencie, gdzie, gdzie pokazuję kursorem myszki, i następnie już macie z automatu dodany właśnie swój portfel. I skutecznie będziecie mogli ten adres, właśnie portfela, dodać za chwilę do, do minera, właśnie po to, aby skutecznie kopać kryptowalutę. Ton jeszcze, jeszcze w późniejszej części programu wrócę. Ponieważ tak jak widzicie są dodatkowe komendy, dodatkowa komenda Balance, która pokazuje wam ile aktualnie wykopaliście kryptowaluty ton, tak jak widzicie tutaj. Oczywiście testowałem również dla siebie, aby, aby sprawdzić czy to skutecznie działa, no i czy oczywiście komenda withdraw, czyli wypłać, właśnie po to, aby skutecznie również przesłać te środki, które ukopaliście na, na swój portfel. Jeżeli chodzi o koszt to tak jak widzicie, koszt przesyłu środków wykopanych na portfel to jest 2 setne kryptowaluty ton. Ale różnica jest również też taka, że w przypadku kiedy będziecie przesyłali środki ze swojego portfela, już na przykład na jedną z giełd, to ta opłata mniej więcej za, za przesył tych środków będzie wynosiła około 6-7 tysięcy ton, czyli nie jakiś tam wysoki koszt bardzo, bardzo tanie, tanie i szybkie transfery, ale tak czy inaczej informuję was o, to, o tym, że tutaj w przypadku zlecenia wypłaty przez Telegram właśnie kryptowaluty TON na wasz portfel to będzie was kosztowało 2 setne kryptowaluty TON. Ok, jeśli macie już to przygotowane to w następnym kroku przejdziemy sobie już właśnie do do pula y TON tak jak widzicie właśnie na waszych ekranach i tak naprawdę w pierwszej kolejności co musicie zrobić to przejść sobie do zakładki mining pool, nacisnąć niebieski ponownie przycisk start mining i sobie ściągniemy miner Danila, Danila Miner. Ja oczywiście już sobie ściągnąłem. Zróbcie to teraz w tym momencie, a kiedy już, już sobie to ściągniecie, to od razu przechodzimy właśnie do tych pozostałych plików, które już tutaj w moim katalogu się znajdują i tak naprawdę ten sam adres swojego portfela, który umieściliśmy w telegramie, tak naprawdę musimy teraz pod, musimy go dodać, musimy go wkleić do, do pliku run. Proszę bardzo. Edytuj. Ja oczywiście już tutaj w tym miejscu wkleiłem. By również to uczynić w tym momencie. Um, oczywiście, jako restart będzie ten sam adres, ten sam, ten sam serwer. W przypadku w przypadku pula właśnie Waystone Pool. Tak czy inaczej, w dwóch krokach, czyli Telegram plus wklejenie adresu portfela do właśnie do Danila Miner. To są te wszystkie kroki, które potrzebujemy, aby skutecznie odpalić kopanie kryptowaluty. To, to możemy sobie już zamknąć. A ja w tym momencie przejdę już do odpalenia minera. I tak jak widzicie, już się tutaj karty graficzne ładują. Zróbmy może lepszy ekran, ładniejszy widok. Zrobimy to może tak. W ten sposób kaczuszka jest widoczna. OK. I tak jak widzicie, już, już moja koparka, w tym wypadku oczywiście platforma testowa kopie. Oczywiście też tutaj nie ma co się sugerować tymi wynikami, które za chwilę tutaj będą podane, jeżeli chodzi o kopanie kryptowaluty. Co musicie wiedzieć, ja w tym momencie mam ustawione karty graficzne na, na stokowych ustawieniach, więc proszę tutaj nie sugerujcie się w ogóle sumarycznym sumaryczną liczbą, jeżeli chodzi o mega Hash na sekundę. Tak jak widzicie w tym wypadku jest to prawie 4 giga hashe, bo oczywiście pamiętajcie, nie możecie tutaj tego jeden do jednego porównać z algorytmem ETH. Tutaj, tutaj te liczby są dużo, dużo wyższe w stosunku do kopania kryptowaluty Ether. W przeliczeniu na giga hashe, tak jak tak jak widzicie te dwie karty w tym momencie oferują mi moc na poziomie mniej więcej 4, 4 giga hashe. Na, na sekundę, jeżeli chodzi właśnie o tą moc obliczeniową. Ale okej, okay, tak jak widzicie, miner już sobie spokojnie kopie. działa to bez, bez żadnych problemów. Dwie szybkie interakcje, czy z Telegramem, czy też już z kopaniem kryptowaluty za pomocą właśnie Danila Miner. I w tym momencie, tak jak właśnie, tak jak właśnie widzicie w moim portfelu przez, ostatnie, przez ostatnią dobę, te dwie karty ukopały łącznie. 1,55 ton, plus oczywiście też to, co jeszcze nie jest wypłacone z Telegrama. Sprawdźmy w ogóle, sobie, ile w tym momencie mam do wypłaty, i może też Wam pokażę, jak to, jak to zrobić. Wystarczy właśnie wpisać slash balance. Ja oczywiście teraz wystarczy, że tylko nacisnę sobie ten przycisk, i już w tym momencie zaktualizowało mi, jaka, jaka tutaj jest sytuacja. Ile mam w tym momencie do wypłaty pozostałej części tonu, które jeszcze nie zostały przelane. A jeśli chcę właśnie przelać, to ponownie slash. Z angielskiego withdraw, enter. I wystarczy teraz tylko tutaj napisać 0, że chcemy wszystko wypłacić. I successfully requested. Nasza wypłata już właśnie będzie za chwilę przesłana na, na, nasz, na nasz portfel. Co trwa dosłownie chwilę, poczekajmy dosłownie minutę. I za chwilę, to jak odświeżę, to to ta, ta saldo na moim portfelu będzie już, już zaktualiz zaktualizowane. Ale okej, okay. niech tutaj za chwilę to się zaktualizuje. Tak jak widzicie, miner sobie spokojnie kopie. Odnośnie ustawień samych kart graficznych, to tutaj można dosyć mocno podziałać, jeżeli chodzi o, o pobór prądu. Bardzo fajnie te karty tutaj dają się, dają się właśnie tuningować, jeżeli chodzi o kopanie. Można dużo, dużo niżej zejść tym, z tym watem, z, z poborem prądu, jeżeli chodzi o o te karty graficzne. W przypadku moich kart graficznych bardzo fajnie to wygląda, ale tak jak mówię, w własnym sądem tutaj musicie sobie również posprawdzać, jak to wygląda w przypadku Waszych kart. Wiele modeli na rynku, ja tylko wiem, co tutaj w tym momencie potrafią. RTX 3070, 3060. Odświeżmy sobie tutaj, proszę bardzo, dosłownie trwało tą minutę i kolejne środki już właśnie wpłynęły na, na mój portfel. Za chwilę przejdę jeszcze do HIVE, aby pokazać Wam, jak to wszystko skonfigurować w HIVE. Oczywiście, ten pierwszy krok, czyli portfel i drugi krok, czyli Telegram, muszą być również tak samo przygotowane wcześniej, zanim odpalicie kopanie za pomocą systemu HIVE. Ale co ważne, jeśli macie ochotę szybko skonwertować te środki, które już ukopaliście, na przykład po 24 godzinach kopania, za pomocą swojej koparki, kopalni, jakkolwiek tutaj będziecie podchodzili do tego tematu, oczywiście pilnujcie tego, tej trudności kopania, żeby to nie okazało się, że jednak ta rentowność tego tematu nie jest już tak atrakcyjna w stosunku do ETH jeszcze, jak to ma jeszcze miejsce teraz. Myślę tutaj o kartach bez lhr -a. Z kolei te karty z LHR -y myślę, że przez długi czas będzie to dużo, dużo bardziej opłacalny temat kupowania tej kryptowaluty i konwertowania to na swój ulubiony projekt, czy to jest ETH, czy to, czy to Satoshi. Ale tutaj każdy z Was musi własnym sumtem tutaj ocenić swoją, swoją sytuację. Ale tak czy inaczej, jeśli chcielibyście sprzedać tą kryptowalutę tu i teraz, to oczywiście jest wiele. Wiele już możliwości. Tak jak widzicie, tutaj strona CoinMarketCap. Ja tutaj oczywiście mogę Wam polecić OKEX, jeżeli chodzi o giełdę, ale tak jak widzicie, jest wiele różnych możliwości i opcji, aby konwertować ten urobek, czy to do stablecoina USDT, czy to bezpośrednio już do ETH, jeśli skorzystacie z Gate.io. Ja w tym wypadku, jeżeli chodzi o mnie, to najbardziej tutaj widzę sensowny temat wymiana na USDT i za to, na przykład, zakup ETH czy też. Czy też już Satoshi, ale oczywiście każdy z Was tutaj musi własnym tym tą sytuację ocenić. Aktualna wycena: 3,31 dolara za jeden, za jeden coin. Toncoin, śmieszna nazwa: Toncoin, ale ok. Twórcy tak, to, tak sobie to nazwali. A ja w tym momencie już nie przedłużając, przejdę już do Hive i już w tym momencie pokażę Wam, jak, jak właśnie dodać Flight Sheet. Oczywiście. Jeśli nie macie doświadczenia, to również pokażę Wam, jak dodać, dodać portfel dla kryptowaluty TON. Czyli przechodzicie do zakładki Wallet, dodaj portfel, wybier, wybier, wybierzecie sobie tutaj, właśnie kryptowalutę TON, która w najnowszych aktualizacjach oczywiście hajwa już, już występuje. TON, wklejacie ten swój adres, ten sam, który podaliście właśnie w komunikatorze Telegram, dodacie sobie nazwę. Ja już oczywiście nie będę tworzył nowego portfela, bo już z tym samym adresem mam. Mam dodane, ale po nadaniu, oczywiście, nazwy naciskacie przycisk Create i macie już gotowy portfel dla kryptowaluty. tak jak tutaj widzicie, również i poniżej u mnie. I wracając do tworzenia planu lotu, czyli Flight Sheet, przechodzicie ze składki Flight Sheet, wybieracie sobie Coin Ton, wallet, oczywiście, ten, który stworzyliście. Dodaliście przed chwilą do systemu, do systemu Hive Pool. Tak jak, tak jak widzieliście wcześniej, ponieważ korzystamy z Poola Waystone Pool, czyli wybraćcie to sobie opcję, serwer. Możecie oczywiście wszystkie trzy zaznaczyć, ale ja tutaj zaznaczam ten serwer pierwszy. Apply i w tym wypadku wykorzystamy sobie zarówno jak i dla kart NVIDIA, jak i również dla kart AMD Danila, Danila Miner. Dodacie sobie nazwę, jakkolwiek będziecie to nazywali. Create Flight Sheet i tak jak widzicie, u mnie już taki, taki flight, flight Sheet został wcześniej stworzony. I mogę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie i, i szybko można to skonfigurować właśnie tutaj pod Hive'em. Działa to tak samo dobrze, a nawet lepiej w stosunku, w stosunku do systemu Windows. OK, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dajcie mi znać, czy już kopiecie tą, czy dopiero w ogóle pierwszy raz usłysze, usłyszeliście o tej kryptowalucie. Jakimś takim trafem nie, nie przebiła się ona jeszcze do takiego głównego nurtu, chociaż w ostatnich dniach widać, że coraz więcej osób, coraz większe zainteresowanie tą kryptowalutą. Ale dajcie mi znać, czy zamierzacie właśnie kopać tą kryptowalutę, szczególnie za pomocą kart, kart z ograniczeniem, czyli z tym ograniczeniem od NVD LHR, z którego. Wszyscy bardzo tutaj się nie cieszymy, oczywiście. Dajcie mi znać, co myślicie o tym pomyśle, o tym projekcie, aby konwertować to do swojego ulubionego koina, czy to Etel, czy też jakiś inny, czy też może Satoshi. To by było na tyle. Oczywiście, jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam Was. Cześć.